23 listopada wspominamy błogosławionego Michała Augustyna Pro, prezbitera i męczennika. Michał urodził się w 1891 roku w Guadalupe de Zacatecas w środkowym Meksyku w wielodzietnej rodzinie. Jego ojciec był inżynierem górnictwa i dyrektorem kopalni. W domu rodzinnym panowała głęboko katolicka atmosfera i szczere przywiązanie do kościoła i jego pasterzy. W młodości Michał, który był najstarszym z 11 rodzeństwa, potrafił być duszą towarzystwa, przez wszystkich lubianym chłopcem, grającym na gitarze. Ale chętnie też wybierał samotne wędrówki i długie godziny zadumy nad swoim życiem. Dużo czasu spędzał na modlitwie. Zdarzyło się, że zbudował sobie pustelnię z kamieni, w której przebywał przez tydzień, rozmyślając. Uczył się w dwóch kolegiach jezuickich. Był dobrym i pilnym, ale niezbyt zdolnym uczniem. Jeszcze jako nastolatek wraz z zaprzyjaźnionymi jezuitami wybrał się do pobliskiego miasta. W tajemnicy założył sutannę jednego z nich i obchodząc okolice wygłaszał kazania. Mieszkańcy chętnie gościli go, obdarowując przy tym jajkami, serem, a nawet papierosami. Jezuici znaleźli go w końcu, ale nie ujawnili mistyfikacji. Do 1911 roku pomagał ojcu w biurze. Kiedy w sierpniu tego roku dwie jego siostry wstąpiły do zakonu i on zdecydował się wstąpić do nowicjatu jezuitów. W Meksyku nastał antyklerykalny rząd, który rozwiązał wszystkie zakony. Nowicjuszy przeniesiono wtedy do Kalifornii. Po złożeniu ślubów czasowych Michał wyjechał do Europy, by studiować filozofię i teologię w Hiszpanii i Belgii. Na kapłana wyświęcony został w 1925 roku, kiedy to w obliczu antychrześcijańskich nastrojów w wielu częściach świata papież Pius XI ustanowił uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Mimo że po powrocie do ojczyzny w Meksyku nadal panowały antykatolickie rządy, Michał potajemnie odprawiał mszę świętą w domach prywatnych, spowiadał, udzielał sakramentu i odwiedzał chorych, bo katolicy pozbawieni zostali przez liberalny reżim możliwości uczestnictwa w Eucharystii i posługi kapłańskiej. Wspomagał chętnie ubogich, organizował dla nich pomoc. Sam dostarczał im żywność. By uniknąć aresztowania, przebierał się za żebraka lub udawał szalonego. Kiedyś, uciekając przed policją, zauważył mijającą go dziewczynę. Bez zastanowienia wziął ją pod rękę i wyszeptał: pomóż mi, jestem księdzem. W rezultacie ścigający go policjanci nie zwrócili uwagi na zakochanych. Niestety po prawie 2 latach działalności w ukryciu nastąpił niespodziewany obrót spraw. W niedzielę 13 listopada 1927 roku ktoś w nieudanym zamachu bombowym usiłował zabić prezydenta Alvaro Obregón. Ani ojciec Michał, ani jego bracia nie brali udziału w spisku, ale samochód jednego z nich był taki sam, jak samochód użyty podczas próby zamachu. Nie miało znaczenia, że auto jezuitów kilka dni wcześniej zostało sprzedane. Bracia, obawiając się, że zostaną powiązani z tym zamachem, chcieli zbiec do Stanów Zjednoczonych, ale nie zdążyli. 18 listopada 1927 roku policja otoczyła dom, w którym przebywali. Aresztowano Michała wraz z 2 rodzonymi braćmi, Hubertem i Robertem. 22 listopada osądzono ich i wydano wyrok śmierci. Robert w ostatniej chwili został ułaskawiony. Następnego dnia ojciec Michał stanął przed plutonem egzekucyjnym. W jednej ręce ściskał metalowy krzyż, który otrzymał w dniu swoich pierwszych ślubów, a w drugiej różaniec. Zanim został rozstrzelany, przebaczył wszystkim i poprosił o chwilę modlitwy, którą odmówił klęcząc i przytulając do piersi krzyż. Potem z różańcem w lewej, a z krucyfiksem w prawej, wyciągnął ręce na kształt krzyża i czekał na śmierć. Gdy padł rozkaz do strzału, zawołał: Vivo Cristo Rey! Niech żyje Chrystus Król! 5 kul utkwiło w jego ciele. Gdy już upadł, jeden z podoficerów strzelił mu w głowę, by mieć pewność, że nie żyje. Jego brat Hubert został zabity tego samego dnia. Szef miejscowej policji po egzekucji powiedział: Dobrze wiem, że był niewinny, ale trzeba było zabić kapłana, aby inni się bali. Pogrzeb Michała Augustyna Pro był początkiem jego kultu.
Uczestniczyło w nim, mimo zakazu, około 20 tysięcy wiernych. Ojca Pro beatyfikował święty Jan Paweł II 25 września 1988 roku razem z innymi męczennikami meksykańskimi początku XX wieku. Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, z Twoją pomocą błogosławiony Michał Augustyn aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.